Także jucz, witajcie, ja jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla was składzik za około 300 tysięcy monet. Tak jest, 300 tysięcy monet, no przynajmniej wczoraj ten składzik kosztował 300 tysięcy monet. Dzisiaj nie wiem, jak się ta cena prezentuje za ten zespół. W każdym bądź razie, jeżeli to ty, którzy tobie zbudował składzik, dołącz do dole w komentarzu, żebyś wiadomość z budżetem, zawodnikami niewymiennymi oraz platformą, na jakiej grasz. I co, bez przedłużenia, lecimy. Standardowo wybieramy formację i formacja w tym przypadku będzie to 4-5-1, czyli bardzo spoko do budowania różnorakich hybryd, ale jeżeli chodzi o samą grę, no to ja osobiście nie polecam i raczej trzeba było się przerzucić na jakieś inne ustawienie. W każdym razie na bramce jest Mike Manioł. Ja wiem, że ten bramkarz jest praktycznie w każdym moim składzie, ale ja po prostu bardzo go lubię, bardzo mi dobrze mi bronił i według mnie jest po prostu OP bramkarzem. I nie ma co ukrywać, że ten zawodnik jest po prostu nie dość, że tani, no bo kosztuje tak naprawdę cenę futeru i to czasami do takiego dosyć przyjemnego, to i do tego broni całkiem nieźle. Wiadomo, w przyszłości przydałoby się tutaj umieścić jego wersję Winter Wildcard, ewentualnie wersję Inform, ale wersja Winter Wildcard jest dużo, dużo lepsza niż ten Inform. Nie wiem dlaczego, ale jest duża różnica pomiędzy tymi wersjami tego zawodnika. No ale według mnie i tak Mike Manioł powinien sobie poradzić, bo przede wszystkim 86 refleksu, 83 divingu, 84 odpowiedzi, 85 wykopu. To są naprawdę bardzo fajne statystyki, plus do tego 1,91 m wzrostu. To sprawia, że ten graczek najbardziej może się po prostu na tej bramce znajdować. Na prawej obronie mamy Wilsona Manafe. Jeżeli chodzi o tego gracza, dosyć mocno podrożał, wczoraj kosztował 20 tysięcy monet. Dzisiaj 34,5. Nie wiem, z czego to wynika, bo Porto już nie ma w Lidze Mistrzów. No ale 90, mimo wszystko 90 tempa, 75 gry w defensywie, 70 fizyki, 75 fizyki, 81 dribblingu. To co wyróżnia tego zawodnika jest bardzo fajny dribbling, czyli 96 równowagi. Świetna wytrzymałość, oceniona aż na 93. Jest nawet w formacji 3-5-2, chociaż nie wiem czy 3-5-2, bo wiadomo, formacja 3-5-2 ostatnio stała się naprawdę bardzo popularna. Może jakiś składzik, jeżeli chcielibyście, żebym budował jakiś składzik na formacji 3-5-2, to będzie bardzo fajne wyzwanie, bo nigdy nie budowałem składu pod formację 3-5-2. Tylko raczej 4-4-2, 4-2-3-1 i 4-1-2-1-2 to są główne formacje, pod które buduję składzik, ale jednak tak sobie zastanawiam, że Wilson Manafa niestety nie byłby najlepszym wyborem, ponieważ jest dosyć przyjemny w ofensywie. A w formacji 3-5-2 jest potrzebny ktoś, kto potrafi właśnie coś w ataku dać od siebie. Kolejnym zawodnikiem jest Rafa Varane, który dosyć mocno podrożał względem wczorajszego dnia, ponieważ o godzinie wczoraj 6 rano kosztował, nie pytajcie się mnie co robiłem o 6 rano, co robiłem o 6 rano w sobotę, ale no już byłem na nogach w każdym razie. Zaraz kosztuje 29 tysięcy monet, ale mimo wszystko za jakość się płaci, ponieważ to jest zawodnik nadal przede wszystkim dobry, ponieważ ma 82 tempo, 87 gry w defensywie, 82 fizyki i tak jak powtarzam już to kilka razy, jego największy minus to jest ta zwinność i równowaga oceniona kolejno na 62 i 39, co niestety czasami daje się we znaki. No i Rafael Varane no po prostu czasami się obraca jak wóz z węglem. No i tak mimo wszystko to jest świetny zawodnik, który ma bardzo fajne umiejętności i przede wszystkim jest wysokim, bo ma ponad 1,90 m wzrostu, co przy pojedynkach główkowych może się czasami przydać. Kolejnym zawodnikiem, którego już po raz kolejny nie muszę przedstawić, ponieważ jest tutaj Kimpembe. Jego wersja 83, szkoda, że nie to 85, ale ta jego wersja 85 jest po prostu strasznie, strasznie droga. I tutaj Kimpembe musi się znaleźć w swojej zwykłej podstawowej wersji. 83 overall, 81 tempo, 83 gry w defensywie, 86 fizyki. Przede wszystkim dużo lepszy dribbling niż u Rafaela Varana, ponieważ 69 zwinności, 60 równowagi. 87 siły, 90 agresji, to również robi robotę, ponieważ ta agresja czasami się przydaje na tym środku obrony. Nie aż tak bardzo jak w środku pola, ale jak najbardziej jest nadal przydatna. A Kimpembe to jest po prostu Kimpembe, maestro Kimpembe, którego po prostu trzeba mieć w swoim zespole. To znaczy teraz już nie trzeba, wcześniej trzeba było go mieć w swoim zespole, teraz już staje się powoli przyciemną kartą. Na lewej obronie znajduje się Amavi. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, ja niechętnie podchodzę do grania nim, ponieważ 88 tempa tylko i wyłącznie na boku obrony. No 90 na tym etapie gry to jest minimum, ale i tak 88 tempa bardzo fajnie jest zrównoważony, ponieważ 88 przyspieszenia, 88 szybkości biegu. Spoko dribbling, bardzo fajna wytrzymałość, spoko siła. I tak naprawdę, no tak jak mówię, jedyny jego minus to jest taki, że on jest taki troszeczkę nijaki. Ze względu na to, że on niby jest dobry, ale tak nie do końca. 83 ogółem, szkoda, że się nie zupgrade'ował. No ale jak to się mówi, mówi się trudno po prostu, że no ta karta no niestety już upgrade'u nie dostanie. No w przyszłości tutaj można pomyśleć nad jakimś Delen, ten zawodnik 85 na lewej obronie i to będzie jak najbardziej spory upgrade. Kolejnym zawodnikiem jest Bruno Fernandes. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, to przede wszystkim jest on z
spoko. Po raz kolejny powtarzam, jest to spoko zawodnik, bo 75 nepa, 86 strzałów, 89 podnych, 84 dribblingu. Szkoda, że ten dribbling nie jest aż taki wybitny, ponieważ ma tylko 80 zwinności, 79 równowagi, ale za to aż 91 wytrzymałości, 89 siły strzału, 89 dalekich strzałów. Bardzo fajnie się to prezentuje, dlatego można im wygrywać spokojnie rzuty karne, ponieważ one są ocenione na 91, więc jedne z najwyższych w grze, jeśli chodzi o zwykłe rzuty karty. Plus do tego on tutaj będzie występował, to będzie w składzie przystosowany do formacji 4-1-2-1-2, gdzie Bruno Fernandes będzie występował jako lewy środkowy pomocnik, slash prawy środkowy pomocnik, w zależności od waszych preferencji. Na prawym skrzydle mamy, ale tylko przed meczem, bo w meczu będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Mamy koronę. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, to bardzo fajna jest to karta, już może troszeczkę zapomniana przez niektórych, ponieważ wiadomo, 87 tempa na tym etapie gry nie robi roboty, ale 86 strzałów, 88 dribblingu, 5 na 5 gwiazdek, 94 zwinności, 90 równowagi, 92 wytrzymałości. Wszystkie statystyki naprawdę bardzo fajnie ocenione, plus do tego przyspieszenie ocenione wyżej jeszcze po siebie, w związku z czym ten zawodnik jak najbardziej może się odnajdywać właśnie nawet na skrzydle, aczkolwiek skrzydle czasami jednak będzie brakowało mu, tego przyspieszenia i szybkości biegu. W każdym razie tak jak najbardziej możecie tutaj ją znaleźć, ponieważ ma bardzo fajny link z Milsonem Anafą. Ewentualnie jak wam nie pasuje korona, możecie dodać innego prawego skrzydłowego z Portugalii, oczywiście z Ligi NOS. No ale tutaj korona jak najbardziej się wpisuje w tą metę gry, ponieważ on tutaj będzie występował jako środkowy pomocnik ofensywny. Na skrzydle mamy Diabiego. Diabiego, że to jest taki przeciętny zawodnik, ponieważ no niby 96 tempa, 85 strzałów, 81 dribblingu. Ten dribbling troszeczkę boli, że jest to tak mocno obniżony. Ale gdybyśmy tu umieścili jego wersję tą szybszą i tą lepiej dribblingującą, to on nie mógł na poziomie napastnik, ponieważ on ma dosyć przyjemne strzały na tej karcie. Ale na tej właśnie 86, czyli za tej wydanej właśnie, nie pamiętam z jakiej okazji już. To znaczy z okazji Halloween, to ma przede wszystkim dużo lepsze strzały i on tutaj może wysnąć pociekę napastnik. Ja wiem, że on nie ma słabszej nogi, ale za to masz 92 wykończenia, 91 sił strzału. I to będzie robiło robotę przede wszystkim, jeżeli będziemy myśleli o tym, żeby dać go właśnie na napadzie. Dlatego koniecznie styl gry dla niego kończący, który podbije mu strzały i dribbling, bo to jak najbardziej przydatne dla niego. Kolejnym graczem jest Ndombele. Jeżeli chodzi o tego gracza, on tutaj również będzie występował jako prawy środkowy pomocnik, czy lewy środkowy pomocnik w formacji 4-1-2-1-2. Ja po raz kolejny wiem, że to jest zawodnik, który ma tylko i wyłącznie 71 wytrzymałości. No i on będzie raczej jednym z pierwszych, którzy będą właśnie zmieniani. No ale mi się nim osobiście bardzo fajnie grało, ponieważ ta jego finezja, ten jego dribbling robił robotę w tym środku pola. I ogólnie to zawodnik, ale po raz kolejny coś w nim nie gra i trzeba by tutaj by było pomyśleć nad jakimś innym upgrade'em. Ale ciężko by to zrobić, ponieważ no kto tutaj ma się znaleźć? Ciężko mi z tym powiedzieć Paul Pogba. Paul Pogba nie jest na tyle dobry, ponieważ wiem, że on ma taką swoją sylwetkę w samej grze, ma wysokie cielsko. No ale no właśnie, Ndombele to jest Ndombele i raczej da sobie radę. Kolejnym zawodnikiem, który bez wątpienia da sobie radę, jest N'Golo Kanté. On tutaj będzie występował jako taki środkowy pomocnik defensywny typowy od zadań właśnie defensywnych. 78 tempo, 87 gry w defensywie, 83 fizyki, 82 dribblingu, 75 podań. Tak naprawdę dla niego potrzebny jest styl gry cień, ewentualnie katalizator, ponieważ podań nie ma zbyt dobry. I długie podania nie są najgorzej ocenione, ale mimo wszystko przydałoby się to troszeczkę podbić. Do tego 97 wytrzymałości, aż 93 agresji, co jest bardzo przydatne, 82 zwinności, 92 równowagi. To sprawia, że ten zawodnik jest naprawdę przekozacki. I tak naprawdę jego wersja Team of the Year przydałoby się tutaj, żeby była w każdym składzie każdego gracza. Ale niestety jest zbyt droga, żeby mogła się znaleźć w każdym składzie każdego gracza. Chyba, że pod koniec FIFA, gdzie te ceny mocno pospadają. Ale o tym się przekonamy już wkrótce, bo niedługo będzie koniec FIFA. No a na samej szpicy mamy Cristiano Ronaldo. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, oj, 120 tysięcy monet trzeba z niego zapłacić. Ale aż tak dużo się nie pomyliłem, ponieważ 318 i 313 tysięcy na obu tych głównych platformach, więc ten składzik nie jest najgorszy, ale Cristiano Ronaldo, jeżeli chodzi o tego Ronaldo. Sali widzowie wiedzą, co myślę na jego temat, ponieważ no, to nie jest ten sam Cristiano Ronaldo, który był jeszcze kiedyś, ponieważ jest dużo wolniejszy, gorzej się kiwa. Jedyne, co mu pozostało z tego Cristiano Ronaldo z przeszłości, to przede wszystkim niesamowite strzały, które nadal robił robotę. I dla niego chyba koniecznie styl gry myśliwy, ewentualnie motorniczy. Ja najbardziej chyba polecę dla niego myśliwego. Jeśli chodzi o formację w samej meczu, to będzie wyglądało następująco. Będzie to formacja 4-1-2-1-2 wąsko, gdzie to Cristiano Ronaldo razem z Diami będą na napadzie. Oczywiście będą występowali tak, żeby schodzić na strzały właśnie na dalszy słupek ze swojej lepszej nogi. N'Golo Kanté, SPD, Corona, SPO, Ndombele z Bruno Fernandesem jako środkowej pomocnicy.
Także ten składzik prezentuje się naprawdę według mnie ciekawie. Ciekawie, może nie spoko, ale ciekawie. I tylko od was zależy, jeżeli będziecie chcieli tutaj kogoś ulepszyć, to za Digiego można dać Bambę, za Ndombele Pogbę, za kogo tu jeszcze, za Mike Manio, jego lepszą wersję, ewentualnie Hugo Llorisa. Ale tak jak mówię, to też zależy dużo od was. No i się to było tyle, do zobaczenia wkrótce i standardowo gdzieś z cyłeczka. Trzymajcie się.